Cześć, witajcie z tej strony Robert. Niedawno pojawiła się recenzja Huawei P60 Pro, czyli tego telefonu, którym powiedziałem, że jest absolutnie kapitalny aparat, szczególnie jeżeli chodzi o foto. Do wideo tam miałem pewne zastrzeżenia, szczególnie jeżeli chodzi o sterowanie, bo jakość wygląda naprawdę bardzo dobrze. Natomiast zdjęcia. Zdjęcia to jest to, czym wyróżnia się ten model, bez dwóch zdań. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, bo wspominałem w recenzji, że to jest ten telefon, który wybieram sobie na telefon do robienia zdjęć właśnie na wakacjach. Ja jestem po tych wakacjach i chcę wam pokazać te zdjęcia. Zacznę od kilku takich ogólników, jeżeli chodzi o sam telefon. Znaczy, powiem tak, że spisał się świetnie, w sensie i bateryjnie, i się nie przegrzewał. Dobrze wiecie, że ja jednocześnie korzystam z iPhone'a 14 Pro Max. On dużo bardziej wydalał z siebie ciepło, powiedzmy na wakacjach, będąc w tych samych warunkach. Natomiast chcę was też przestrzec jedną rzeczą. Mówiłem o tym, że mamy tutaj Kunu Glass, to jest bardzo mocno szkło, oczywiście. Pokazywałem to w Mate 50 Pro, jak to wygląda. Natomiast ja zostawiłem sobie folię, która jest na ekranie na dzień dobry. I dlaczego warto zostawiać takie folie, szczególnie jeżeli jedziemy na wakacje? To będziecie widzieć teraz przy widzce, jak mocno ta folia jest porysowana. I podejrzewam, że jak ją zdejmę, to szkło pod spodem jest nienaruszone i to jest rzeczywiście absolutnie fantastyczne, więc polecam zawsze sobie na wakacje coś takiego założyć, no bo telefon miałem i w wodzie, i w torbie gdzieś tam urzony, i w moich spodenkach, czasami zdarzało się, że z jakimiś kluczami czy monetami gdzieś tam się pojawił, więc podejrzewam, że od tego to wszystko tutaj się pojawiło. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, w skrócie mógłbym powiedzieć tak, ja byłem na wakacjach, gdzie było 11 osób, którym robiłem również zdjęcia, no i wszystkie zdjęcia, które im pokazywałem, że są zrobione z P60 Pro, mówiły, że wolą jednak zdjęcia z tego telefonu niż z żadnego innego i każdą z tych osób fotografowałem, żeby mogły sobie te osoby po prostu takie pamiątki z wakacji zabrać. I prawda jest taka, że ten telefon jest po prostu strasznie wszechstronny i zdjęcia robi rzeczywiście absolutnie fenomenalne. I wiem, czytałem sporo komentarzy, jeżeli chodzi o recenzje, czy też te, które wrzucałem na Twitterze. Część osób mówi, że o, tam są jakieś niedoskonałości, jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe, że tutaj gdzieś włosy może źle rozmyte. I fakt, prawda jest taka, że żaden telefon nie robi tak idealnych zdjęć, żeby po prostu wycinał co do każdego kosmunka włosów. Tak to nie działa. Nawet piksele, które swoimi algorytmami robią świetne zdjęcia portretowe, tak tego nie robią. Natomiast efekt finalny, jeżeli chodzi o te zdjęcia, jest tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo dobry. I zacznę od tego, że zdjęcia nawet ultra szerokiego kąta po prostu są bardzo dobre, szczegółowe, kolorystycznie zbieżne, to też będziecie mogli zobaczyć. Ale myślę, że te rzeczy, które są jakby w mojej ocenie najciekawsze i to jest telefon rzeczywiście, po który najczęściej sięgam w chwili obecnej, jeżeli chodzi o fotografię, no póki mi Huawei go nie zabierze, to są zdjęcia z trzykrotnego zbliżenia, bo ono jest absolutnie fantastyczne, no i zdjęcia portretowe. Zdjęcia portretowe, które można też zauważyć w galerii, w momencie kiedy robimy zdjęcie, na początku ono jest zrobione i wygląda tak jakby z boką, ale normalną, a po chwili pojawia się jakby ta taka, powiedzmy, sztuczna boka. Natomiast ona jest na tyle dobrze wycięta i na tyle dobrze symuluje, powiedzmy, prawdziwą, że efekt finalny jest po prostu świetny. I żeby nie być gołosłownym, ja wam pokażę tutaj zdjęcie. Oczywiście część zdjęć to są moje rodziny czy moich dzieci, więc twarze będą zamazane, żeby nie ujawniać ich personaliów, bo tak po prostu sobie to przyjąłem już dawno, dawno temu. Natomiast postaram się to wyciąć na tyle, żebyście mogli też zobaczyć, jak to przy zbliżeniach wygląda w przypadku po prostu tego odcięcia. Są to zdjęcia, które moim zdaniem wyglądają absolutnie fantastycznie, niezależnie czy są z tego 3,5-krotnego zbliżenia, czy jakby zrobione w trybie zupełnie już portretowym. Moje zastrzeżenia generalnie polegałyby na tym, że chciałbym, żeby zdjęcia portretowe w nocy częściej wychodziły, bo jeżeli jest bardzo ciemno, to niestety widać, że aparat już nie jest tego w stanie tak fajnie przetworzyć, natomiast udało mi się ustrzelić kilka takich fajnych zdjęć, na przykład jak moja córka tańczy i uważam, że jak na zdjęcie zrobione telefonem w totalnej ciemni, gdzie tylko kilka reflektorów gdzieś tam dawało światło, powiedzmy na taką prowizoryczną scenę na trawie, to wyszło to absolutnie genialnie, w sensie naprawdę te zdjęcia są świetne. I na dokładkę mamy zdjęcia makro, które no, są wyjątkowe tutaj pod tym względem, że w odróżnieniu od wszystkich zdjęć makro, które możemy spotkać na rynku z innych, nawet bardzo, bardzo drogich telefonów, są one robione tam z dość głęboką głębią, w sensie ona nie jest płytka, czyli nie mamy tego pięknego rozmycia. Tu rzeczywiście wygląda to znacznie lepiej, więc fotografia kwiatków czy jaszczurek, które były wszechobecne, jeżeli chodzi o moje wakacje, rzeczywiście wygląda to świetnie. Na zbliżeniu mam wrażenie, możecie zauważyć, że to jest wręcz aligator, a to była jaszczurka, która miała tam 3 czy 4 centymetry.
Więc rzeczywiście uważam, że jest to bardzo wszechstronny aparat i podtrzymuję to, co powiedziałem w recenzji. To jest najlepszy zestaw do fotografii, nie tylko jeżeli chodzi o możliwości, chociaż może zbliżenia nie ma takiego jak niektóra konkurencja, natomiast finalny efekt jest po prostu absolutnie kapitalny. Więc podsumowując, bardzo cieszę się, że P60 Pro udało mi się zabrać na wakacje, nie dlatego, że zrobiłem jakieś niesamowite, fantastyczne zdjęcia, tylko głównie dlatego, że udało mi się potwierdzić to, co jakby wydedukowałem na podstawie zdjęć, które robiłem wcześniej przez 3 tygodnie czy prawie miesiąc w domu. Ten aparat jest absolutnie kapitalny, zarówno jeżeli chodzi o stricte zdjęcia po prostu z danych obiektywów, zdjęcia makro, ale również o zdjęcia portretowe, które są po prostu wycinane, może nie perfekcyjnie, ale jedne z najlepszych na rynku i ogólny efekt jest rzeczywiście absolutnie kapitalny. No i jeszcze 3 słowa o wideo. Powiedziałem, że jakościowo wygląda to naprawdę bardzo dobrze i rzeczywiście tak jest, szczególnie w momencie, kiedy widzimy, że obiektyw już się zdążył przełączyć na ten właściwy i nie jest to zbliżenie cyfrowe. Chciałbym, żeby rozwiązanie samego zbliżania było lepiej rozwiązane, w sensie, żeby nie był to tylko suwak, ale żeby można było wybierać poszczególne ogniskowe, no bo wtedy przełączamy się na faktyczne obiektywy. Ale generalnie wygląda to świetnie, bo zachowana jest kolorystyka również wideo, czyli od ultraszerokiego do podstawowego przez peryskop. I w wideo można również się pobawić, czyli 960 fps w 1080p wygląda całkiem spoko. No i wideo nocne, które moim zdaniem wygląda również lepiej niż wcześniej. I ogólnie P60 Pro, jeżeli chodzi o wideo, mocno się poprawił. Kilka tych mankamentów, o których wspomniałem, ja bym na pewno tutaj udoskonalił, żeby rzeczywiście ten odbiór był jeszcze lepszy. Dajcie znać, jak Wam się podobają te zdjęcia, dajcie znać, czy ktoś z Was już miał możliwość korzystania czy pobawienia się chociażby telefonem. Bo przyznam szczerze, że w tym roku, jeżeli chodzi o konkurencję, no będzie dość ciężko pokonać P60 Pro, jeżeli chodzi o stricte zdjęcia. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie odkryciem jest Mate X3, który jest super cienki i generalnie korzysta się z niego absolutnie kapitalnie jako składany telefon, a to są dla mnie dużo bardziej interesujące produkty. Natomiast no, przyznam szczerze, że bardzo chciałbym, żeby ten aparat trafił właśnie do Mate'a X3. Czekam na Wasze komentarze, jeżeli nie widzieliście poprzednich recenzji, to zapraszam do ich obejrzenia, gdzie się tutaj będziecie widzieć, zapraszam do komentarzy, jak Wam zdjęcia się podobały, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!